ekonomista Ignacy Święcicki, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry, dzień witam dobry, bardzo serdecznie. Proszę pasy zapinać, porozmawiamy o kolejnej nowości, o nowince technologicznej, bo nie wiem, czy mieliście okazję o tym już czytać, czy też może coś widzieliście. Elon Musk postanowił wprowadzić coś zupełnie nowego, w dalszym ciągu testowanego wręcz w świat. Neuralink, czyli coś, co ma sprawiać, że w końcu myślami, a nie ręką będziemy wykonywać pewne rzeczy. Wszystko pod hasłem, że to dla osób z czterokończynowym paraliżem i tak dalej. Proszę powiedzieć, bo pan tymi technologiami się interesuje, znaje. Czy to jest bardzo zwrotny moment dla świata? No, tak w każdym razie przedstawia to Elon Musk, jakby jak wszystkie swoje przedsięwzięcia tak. przedstawia jako wielki zwrot i rewolucja. Rzeczywiście kilka dni temu Elon ogłosił, że jego firma Neuralink pierwsza wszczepiła ten chip do mózgu człowieka. Wcześniej były testy na zwierzętach. Na małpach, z tego co wiem. Tak, głównie na małpach, to prawda. I to jest taki maleńki chip, tak, wszczepiony gdzieś... Tak, gdzieś pod czaszkę do kory mózgowej i tam jest 1000, zdaje się, elektrod, które wczytują impulsy z mózgu. No i celem faktycznie jest to, przynajmniej tego etapu, tego badania, żeby ten chory, który ma ten chip wszczepiony, żeby mógł sterować kursorem myszki, czy też używać aplikacji na przykład do opisania wiadomości, czy obsługi komputera. I w tym sensie wydaje się to ważne i istotne, tak? Jeżeli mamy osobę, która ma porażenie czterokończynowe na skutek, powiedzmy, urazu rdzenia kręgowego, a takie osoby były do tego badania rekrutowane, no to dla niej powrót do możliwości komunikowania się ze światem na pewno jest niezwykle ważny. I w tym sensie to jest na pewno... Odkrywcze. No odkrywcze tak. No to też wymaga bardzo dużo rzeczywiście innowacyjnych, i zarówno jeżeli chodzi o technologię, o to, z czego to urządzenie jest zbudowane. Tam była duża, wiem, dyskusja na temat baterii, że jednak one są litowe, tak? I tutaj wszczepienie tego urządzenia człowiekowi może nieść ze sobą różne konsekwencje. No tak, dlatego to jest sam początek. Teraz będziemy czekali na wyniki. No na razie właściwie jedyne, co wiadomo, to są dwa tweety od Elona Muska. Okay. Nawet firma Neuralink nie odpowiedziała nie wydała komentarza, proszę, na przez agencje prasowe. Widzimy tutaj teraz na ujęciach, które mamy. To są zdjęcia, gdzie... bo to było urządzenie testowane na zwierzętach, na małpach właśnie. Pokazane jest, jak tutaj, proszę bardzo, odbywa się gra, gdzie to sterowane to jest tą sugestią, tą myślą, tak? Jak będzie wyglądał świat, skoro zaczynamy zabawę z czymś takim? No, poczekajmy chwilę, zanim ten świat się zmieni. Na razie to jest kilka, to jest w ogóle 5-6 lat, zanim ta technologia wyjdzie z tej fazy testowej, tego badania skutków, tak? Te eksperymenty na małpach były dość kontrowersyjne. No właśnie. Tam były zarzuty, że te małpy cierpiały i miały różnego rodzaju powikłania. To jakby będzie prowadzone śledztwo, zobaczymy, co z tego wyniknie, ale testy na ludziach są też obwarowane bardzo silnie regulacjami. Amerykańska Agencja do Spraw Leków bardzo rygorystycznie bada każde urządzenie medyczne, w tym też te chipy od firmy Neuralink, zanim ono zostanie dopuszczone do szerszego stosowania. Więc tu mam wrażenie, że droga jest długa. No i rzeczywiście w pierwszej kolejności to jest skierowane do osób potrzebujących i chorych, do tych, które nie mogą się samodzielnie komunikować. Pamiętajmy też, my tutaj skupiamy się na Elonie Musku, bo on robi wokół tego dużo szumu i jest świetnym marketingowcem, tak jak innych swoich produktów, no ale nie jest to jedyna firma, która tego typu rozwiązania stosuje. I mamy już na przykład, nie wiem, implanty, które pozwalają słyszeć, tak, które zastępują uszkodzony nerw słuchowy, omijając uszkodzony kawałek i pozwalają pacjentowi przywrócić w jakiejś mierze słuch. Tak samo są zaawansowane prace nad przywróceniem wzroku, więc takie punktowe różnego rodzaju rozwiązania są i są też rozwiane przez inne zespoły. To, co mi się wydaje istotne w tym, co robi Musk, to jest właśnie paradoksalnie ta jego medialność i to, że on zwraca bardzo mocno uwagę. Na jakieś nowe Bo on zrobi pstryk i cały świat to komentuje. Tak. Więc nawet jeżeli to jest coś, co wpisuje się w szeroki obszar badań neurologicznych i tej nauki, która tam się teraz bardzo szybko rozwija, no to on przez swoje zaangażowanie, przez to, jak jest rozpoznawany i też jak jest kontrowersyjny, bardzo mocno do tego przyciąga uwagę i mediów, i też regulatorów. Tak? Trochę podobnie było, mam wrażenie, z samochodami elektrycznymi.
elektrycznymi. Też Tesla była jednym z pionierów. No teraz wszystkie marki samochodowe mają, no tak, konkurują na samochody elektryczne i Tesla też w jakimś momencie tak przetarła drogę. Podobnie jeżeli chodzi o jego firmę SpaceX, która też zrewolucjonizowała loty w kosmos, stosując wielorazowe rakiety, co bardzo mocno obniżyło koszty wystrzelania ładunku na orbitę i bardzo mocno przyspieszyło rozwój różnego rodzaju technologii kosmicznych. Więc tu również, tu jeszcze też, jeżeli chodzi o ten chip wszczepiany do mózgu, no to też trzeba zwrócić uwagę, że na tym etapie Musk testuje zarówno sam chip, to jak on działa, czy on w ogóle będzie w stanie dobrze odczytać te impulsy mózgowe, no bo to też jeszcze nie jest pewne, plus tę aplikację, która ma potem sterować komputerem, ale również testom podlega robot, który ten chip wszczepił, bo jednym jakby z założeń takich już, jak rozumiem, biznesowych tego projektu jest to, żeby obniżyć koszty tego typu operacji. Jeżeli uda się stworzyć robota i udowodnić, że ten robot jest w stanie mechanicznie te chipy, znaczy jakby tak powiedzmy automatycznie czy w prosty sposób te chipy wszczepiać, to nie będzie potrzebna, po pierwsze będzie można tych robotów produkować dużo i te chipy wszczepiać na szerszą skalę i nie będzie tej bariery, jaką są bardzo doświadczeni chirurdzy, którzy obecnie muszą nad tym pracować. Co dalej, proszę powiedzieć, bo z jednej strony mamy sztuczną inteligencję i też dużą dyskusję, gdzie jest granica bezpieczeństwa chociażby pewnego. Tutaj taki Neuralink, czego jeszcze człowiek nie wymyślił, albo właśnie wymyślił, tylko jeszcze o tym nie słyszeliśmy i zaraz usłyszymy. No to na pewno gdzie jest płaszczyzna, na której po prostu jeszcze można coś... No, na pewno połączenie tej technologii bezpośredniego kontaktu mózgu z maszyną i tego rozwoju sztucznej inteligencji oferuje mnóstwo opcji. Tak. No, sam Musk, snując swoje wizje, mówi o przyspieszeniu transmisji, bezpośrednim komunikowaniu się ludzi, jeżeli chodzi o przekazywanie wrażeń i powiedzmy emocji, bez pośrednictwa mowy czy pisma. Tak? Tak. Też to chociażby analizuje, nie wiem, Jacek Dukaj w swojej książce Po piśmie, gdzie on pokazuje, że wchodzimy w cywilizację, która właśnie bezpośrednio komunikuje sobie wrażenia bez tego pośrednika, jakim było wcześniej słowo pisane czy słowo mówione. Wydaje mi się, że to porównanie ze sztuczną inteligencją i tych obaw, które obie te technologie generują, jest z jednej strony słuszne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że o ile w przypadku sztucznej inteligencji trochę byliśmy wzięci w pewnym sensie przez zaskoczenie, znaczy niezwykle szybki rozwój tych technologii generatywnej sztucznej inteligencji, czata GPT, innego rodzaju rozwiązań, trochę nas zaskoczył i teraz jest mnóstwo dyskusji, co z tym zrobić, czy to zatrzymać, albo jak, i jakie to niesie zagrożenia. O tyle mam wrażenie, że w przypadku tych technologii, które właśnie, o których teraz mówimy, czyli tego łączenia się z mózgiem, no jest ta cała sfera tych wypracowanych regulacji, jeżeli chodzi o technologie medyczne. I tutaj mamy... I one mogą być pewnym... mogą uporządkować, tak? No, oczywiście. No, wyobraźmy sobie, że powstaje chat GPT i mówimy, ok, mamy tutaj już wypracowaną procedurę, zanim on wejdzie na rynek, musi teraz 6 lat, musimy go testować, tak, czy on nie robi szkody ludziom. No, to było super. W sumie super, no bo czy ma to wpływ na nasze zdrowie? Być może ma. No właśnie. Byłby czas, żeby to przetestować, tak, i sprawdzić. Tego czasu nie było. Chat GPT wszedł i kolejne tego typu rozwiązania wchodzą bez regulacji. Teraz dopiero Unia Europejska za chwilę przyjmie ostateczną wersję aktu sztucznej inteligencji, pierwszej tego typu takiej kompleksowej regulacji. Ale w przypadku tego Neuralinku i tych urządzeń medycznych, które się łączą z naszym mózgiem, no mamy tego typu procedury. Więc tu jestem jakoś tam spokojniejszy. Tak, tak. Plus oczywiście możliwości skalowania i zasięg sztucznej inteligencji jest znacząco większy niż możliwość wszczepiania ludziom chipów do mózgu. No to nie będzie masowa technologia na pewno w przewidywalnej przyszłości, a pewnie i długiej. Natomiast oczywiście, jeżeli to będzie technologia, która pozwoli ludziom potrzebującym i chorym wrócić w jakiejś mierze, przywrócić im jakieś funkcje, no to super. To nauka jest od tego, żeby pomagać, tak? Tak. A proszę powiedzieć, bo ta sztuczna inteligencja, ona z nami w sumie jest niedługo, bo to są ile? Miesiące, tak? Od kiedy ten... ponad rok, nie? Już jest rok? Tak. Okej, no dobrze, tak wydawało mi się, że kapeczkę krócej, ale no dobrze, rok. Czy ten rok rzeczywiście on sprawił, że my zaczęliśmy korzystać z tego narzędzia? Czy widać, że to jest jakaś duża zwrotna? Wydaje mi się, że to zaczyna być widać. Znaczy są... po pierwsze pojawiają się badania, jak to wpływa na pracę, tak? No bo to jest jakiegoś rodzaju jeden z obszarów, który budzi dużo emocji. Czy to jest tak, że ta sztuczna inteligencja wyprze pracowników? I rzeczywiście są badania, które pokazują, że na przykład konsultanci, czy ludzie, którzy pracują z jakiegoś rodzaju materiałami tekstowymi, czy muszą tworzyć jakiegoś rodzaju opracowania, są bardziej efektywni. W związku z czym na przykład potrzeba mniej nowych pracowników w tym obszarze, tak? Tak. Albo nie wiem, powiedzmy w obszarze marketingu, czy tworzenia
też prostych treści graficznych. No tego typu rozwiązania się sprawdzają i być może rzeczywiście będzie mniej osób mogło wejść na ten rynek i tego typu pracę znaleźć. To jest jeden obszar. No inny obszar, gdzie to bardzo mocno, mam wrażenie, zmienia rzeczywistość, no to jest kwestia generowania informacji, w tym dezinformacji czy deepfake'ów. Tak, teraz mamy dopiero co aferę z Taylor Swift, której zdjęcia są wykorzystane do tworzenia materiałów. Ten pałac prezydencki się zaangażował w to wręcz. No właśnie. Tak, to jest afera na skalę całego świata i kraju, to na pewno, ale no właśnie, to wręcz świata. Więc w tym sensie mam wrażenie, że tu są wymierne efekty tego. Póki co na razie głównie w takiej właśnie sferze społecznej czy informacyjnej. Czyli tak naprawdę brakuje nam trochę takiego urzędu, który regulowałby wszystko to, czego jeszcze nie wymyślono. No to z daleko idąca teza. Wydaje mi się, że sporo rzeczy, których jeszcze nie wymyślono, trzeba im pozwolić się rozwinąć, zanim się je ureguluje. Ale w przypadku sztucznej inteligencji, która wydaje mi się, że tu Unia Europejska jest na... Akurat timing był dobry, bo ChatGPT się pojawił w trakcie, kiedy prace nad regulacją już były zaawansowane i można było uwzględnić te nowe rozwiązania w tych przepisach. Więc tu akurat mam wrażenie, że Unia Europejska idzie jakby w dobrą stronę i to, że akurat reguluje sztuczną inteligencję i próbuje, w ogóle podejmuje tego typu refleksje, to moim zdaniem jest dobry krok bardzo. Cudownie. Dziękuję bardzo serdecznie.